Siemasz, mi tu z tej strony, a to jest już kolejny odcinek z American Truck Simulator. Tym razem nieco sobie przemyślałem pomiędzy odcinkami, no i właśnie postanowiłem, że kupię ciężarówkę. Nie chcę tego na kredyt, wiem, będę mieć jakieś tam obciążenie. W sumie to jakieś 3000 dolców za dzień. Tyle ile zarabiam, ale okej. Przynajmniej chciałbym mieć święty spokój, że ciągle mamy wypożyczać czy coś. Nie wiem, niech tracimy. Pyk, pyk i pyk. Tak, na wszelki wypadek. Jeszcze bym miał. Dobra. Gunward czy Peterbilt? Sprawdźmy sobie. Peterbilt. Nie, no wolałbym bardziej trzyosiowe i nieco tak wyższy. A taki będzie dopiero co w 10 levelu, what the fuck? Oraz nie, przejdźmy może do Kenworda. Taki może być. Klasyka. Robimy taki mały tuning wizualny. Nie, no, nie to za wcześnie, bo pierwszy level, ale może być. Bo ja nie będę was nudzić. Dobra. Te części są takie same jak z ETS-a drugiego, nie? Tylko są jakieś same różnice. O, tak, czerń może być. Zobacz. Po co ten hak? Co mi powie jakieś tabliczki, ale trudno. Kit. No to kupimy. Ubezpieczony.
Dobra, tak więc tym razem wybierzemy jakiś tam zleceń. Jak? Nareszcie do blitz. Weźmy jakiś tam ładunek. Tym razem na Nevadę. Nie no, no to może najpierw poświęćmy nieco Arizonę, a potem to Nevada. To będzie tak samo, ale z drugiej strony. No dobra, tak więc jedziemy. Wyprzedzałem, tak, samochód. Siema. No gdzie mi fora jesteś pchasz? Dobra, wybierzmy sobie jakieś tam zlecenie. Może być jedna z najdłuższych z Nie, wolałbym tak z odwrotnych. Tak dokładnie to gdzieś tu na południe. I potem z powrotem na północ. I jeszcze na Nevadę. Może być. Seria Vista? Oj, do Vista mi się kłania. Jedna z najgorszych klubien Microsoftu. Gorsza jest 8.
No i byk. To to. A, jest takie coś. Wypóry na czepy. A nieźle. Brawo, brawo. Nie no. Chciałbym poruszyć taki jeden temat. Z NFSA denkowej. Czyli chodziło mi tu o powrót TTS2. Nie no, powiedziałem, że odzyskamy wszystkiego save'y, wszystkiego mody stamtąd. Tylko pytanie jak? Jak ja mam odzyskać dane z tamtego dysku? Poszukałem po internecie. Nie wiem, musimy. Nie wiem, jak ja mam kombinować, cholera. Nie, na szczęście na nim zainstalowano dziesiątkę. Czyli mamy taki sposób, tylko nie wiemy, czy teraz te wszystkie pliki odzyskać. Bo ja nie korzystałem z niego. Jakieś. Dwa miesiące. No, dwa miesiące. Raz, ale zechciamy na czepy, a ja nie chcąc wyłączyłem nagranie. Nagrywanie, co ja tu mówię? Czasami mi się myli.
Nie no, albo musiałbym wziąć ten test i, no nie wiem, podłączyć się do labka za pomocą specjalnego, za specjalną przejściówkę i wziąć te wszystkie potrzebne pliki. Albo przez synchronizację OneDrive. Nie, bo sprawdziłem sobie raz i po prostu nie jest zsynchronizowane. Czyli częściowo nie dobrze. Nie, no o problemach tego kompasa zresztą powiedziałem jakieś 3 odcinki wcześniej. Co jest tą ciężarówką? Po prostu napiszcie. Czemu kiedy mi tak piszcie to łuka? A wam też? Daleko jeszcze 104 mile. Czyli jakieś 160 kilometrów. Nie, 184. Już mnie to leży. Przepraszam, jestem zmęczony. Bo dzisiaj miałem szkołę od rana do wieczora.
No co ty się pchasz? Frajer. Najpierw skręci w lewo, na lewy pas, a potem na prawy. Co on, najebany jest czy coś? Jebać policję. Co pan się odwala? Thank you.
Ups. Nie szkodzi. No co jest, kole? Prawda. Trudno, będę mieć. Tego człowieka na sobie. Nie no inaczej. Trudno, nazywajcie mnie jeszcze to. Ale moja to jest czasem jak kupę rany. No to jest mnie w kurczę.
Jakiej ze mnie cienia. Tylko coś mi wpierdala pod koło. No, jeszcze mi pojadę levela drugiego. Jeszcze minęło jakieś tam pół godziny. No dobrze, idziemy się na... Wszystkie... Wodaniksa. Gizda. No, gdzie ty się wpakujesz pod koła? Ja pierdolę, no. To nie to.
No, to się przejedziemy. Nie wiem, gdzie kierować. No skoro. Nie, niestety. Trochę za wcześnie.
Dobra, tak więc tutaj kończymy Let's Play'a z American Truck Simulator. Ja no już jest w sumie 40 minuta. Tak więc do kolejnych odcinków z American Truck Simulator. Jeśli wam się film spodobał, to łapka w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Tak więc do kolejnych odcinków, siema.